Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, dziś zabieramy Was na świąteczno-urodzinowy wypad do Łodzi, ekstra. Też. I po raz kolejny dzielnie towarzyszy mi plecaczek z Nap-Nap. Przypięłam sobie tutaj reniferka, żeby było bardziej świątecznie. I naprawdę cały czas jestem pod wrażeniem tego materiału. Zaczyna się tak fajnie zagniatać. Jeszcze bardziej wygląda jak taki pognieciony papier. A naprawdę jakość jest świetna i na deszczu również sobie bardzo dobrze radzi. Mało? To są słodziaki, myślę, troszkę może większą. Ale właśnie te miodły kaukaskie. To są miodły kaukaskie. No. Ja, to taką w ogóle 35, taką ale większe. Myślałam, że troszkę większą. To taką wielką. Te takie są spoko. Które? Chociaż to jest za 50 w tej samej cenie. No tak, ale to jest po pierwsze bez doniczki, po drugie szeroka. A nie, dobra. Te są w doniczkach, tylko że to są świerki. Czy tak, a może? O, ta czy to fajna. Jest kopane? Świerk, tak? Też tak. No zobaczmy tam dalej jeszcze. Mhm. A, tam są wielkie takie w namiocie. Ładny, my? Chodźmy do doniczkowej. Tych rozmiarów mi się podobają, tylko że tutaj widzę same świerki. Czekaj, fajnie, że w ogóle są podoba, rozpakowane. To mi się nie podoba, że to jest taka goła, wiesz? Tak. Coś bym chciał takiego pełnego. Trzeba było rano przyjechać. A tu? Można było, że to już mają te świerki. Tak? Inne te mają oznaczenia. Tak, niebieskie to są miodły kaukaskie. Fajne były. O, ta fajna, ta i w ogóle super taka. Było, jak w Obi kupowaliśmy, to była spakowana i musieliśmy dopiero w domu zobaczyć. To jest taka troszkę. Nie, tu też taka goła trochę, nie? O, ta mi się podoba. A tylko krzywa jest. To mi się nie podoba. Wygląda jak ośnieżona lekko. Nie, krzywa i nie bierzemy. Krzywa. A ta? Ta? Nie, też krzywa. Też krzywa. Wydaje mi się, że przebrane takie trochę. No, mówię. Właśnie, właśnie. To, że ona jest krzywa, to jeszcze może równo ułożyć można tak do niszcze, chyba całkiem nie? Spoko wygląda. I fajnie, że jeszcze krzywa, taka jest dobra. Uniesiona. Może troszkę opadną te. No, może tylko ona jest krzywa. Ona leży. Aha. Nawet nie stanie. To jest taka gruba, no, ale... Ale tu ma goło, nie? Ja taka, no nie wiem. Tam nie jestem. Ale podoba mi się, bo wygląda jak kaktus. A u nas kaktusy przeżyją. No właśnie. Pokaż go, pokaż czubek jeszcze. Gościu, bo my cię chcemy później w ogrodzie zasadzić. Ale faktycznie mógłby być taki bardziej kolor. A ten srebrzysty, taki ciemniejszy, ciepły bardziej? No, no, no. Tylko troszkę krzywy. No właśnie. A te są pospinane, więc nie wiadomo w sumie. Gań. I cóż. Mi się ten kolor. Mi się podobają w ogóle to malutkie. Ta na przykład jest śliczna. To co, może w ogóle taką małą? Świerk srebrzysty chyba kiedyś mieliśmy. 60-70 cm. Tam gdzie teraz leżą książki, na tym po prostu położyć ją. Ty, na szafce nocnej? Postawić ją. Tak. Ten. Tak. Bierzemy ten. Czekaj, jaka cena? Bierzemy go. Nie, koniec. Widzisz, tu jest cena? Jesteś wybrany. Powąchaj, czy ładnie pachnie. Nic nie czuję tej osoby. To nie chwal się tym. Nasza hojna. No, no, no. Idziemy. Proszę bardzo. Możesz postawić sobie wyżej, chyba łatwiej będzie. Zadowolona z naszej hojny? No to super. Fajna hojna. Ale świąteczny podkład. Nie, jednak wiesz co, tak marzyło nam się, żebyśmy na dachu ją przywieźli, ale chyba mamy za duży samochód. Chyba jej nie było widać. Idealna, kiedyś kupimy taką dużą. Tak, tak. No, ale faktycznie super pomysł, żeby ją na szafce. Ty, musimy kupić donicę taką. Czemu? Bo nie mamy. A ona, wiesz, nie ma... Chyba, że jakąś osłonkę trzeba coś znaleźć. Nie, kto jesteś? Dzień dobry. Ale choinko masz u nas przekichane. U nas są vlogmasy i w ogóle. Porządki, porządki. Włączymy tą podstawkę, włożymy. Aha. Ale czas. Dobra, i teraz tu położę ją. Aha. Będzie stało. Czekaj, torby przesunęły. Nie, właśnie, dobrze. No ale potrzebujemy tych toreb, które... Dobra, zaraz wyjdziemy jakiś postaw. Uwaga. Opa, siupa. Ona ma nawet listek jakiś, ej. Uwaga. Żeby nic nam się nie wygniotło. Jej.
bo trochę nam się wygniecie. Aha. Czubek. Trzeba będzie rozprostować. Nie wiem, czy nie podłożyć czegoś, bo pakujemy sobie. Daj foliówkę jako. Czekaj, no właśnie założę ci na nią. No. I załóż tu na czubek foliówkę. No. I teraz. Dobrze. Była porwana, wygląda torba na głowę. Jedziemy. Czekaj, jeszcze torby jakieś. Ale się pokułem już. No. Czy w ogóle na zewnątrz szukamy tylko jakiejś dekoracji, czy lampki takie też, czy jakieś takie coś nie, tam? Nie, jak na zewnątrz to dekoracje, ale solarne. No tak, ale lampki jedne na choinkę. A lampki do wnętrza na choinkę, ale to chyba też taki kolor mi się podoba. Bo to są dobra. Chyba wszystkie zewnętrzne tutaj. Ej, te są. Tak, ale to są zewnętrzne, dobra. Więc nie musimy mieć tak. Ale ci powiem, że te kolorowe mi się nawet podobają. No, a to są lampki na baterie różne też na górze. Może takie ja delikatne. No, nie, fajneczkę nie, mam na choinkę chcę mieć normalnie. No. Chociaż też by tak, się przydały te, na włącznik, na baterię, zamiast na kabel. Tam mamy akurat przedłużacz. Gdzie? Pod łóżkiem. Nie. Z tej strony jest. Z drugiej strony. Z tej też, bo rumba jest podłączona. Tu jest 200 LED. 200 LED, a tu jest też 200. Nie, te, te są mniejsze, za biedne. 100. Tak, mało. Chyba 200 wystarczy, a czym one się chociaż może starczy nam tego. Zobacz, jakie piękne. Wewnętrzne, zobacz. To są te. Tak? Ale zobacz, jakie kurczyna. Piękne. To piękne. Nie tylko LED, link wewnętrzny, a te Cortina, energooszczędne diody LED z dodatkowym gniazdem. Na zewnątrz szukamy z tym. Najlepiej solarnych dekoracji. Fajnie by było. Szopka LED. Fajnie by było, żeby nie kosztowały 200 jeszcze. Tak, to też by było spoko. I żeby było wielkie, żeby było i patrzę, ale wszędzie są kable. W oknie ładnie wyglądają, to u matki też widziałam. No wiem, kojarzę. Lampki choinkowe, sople, dekoracje, ale dekoracje, ale wszystkie mają kable i są podłączone. Nie, to nie. Ja, dzień dobry. I na górze też są piękne, ale też są na kable. To najwyżej jak nie teraz, to później no. Teraz. Renifer z saniami. Fajnie jakby w ogóle była taka może tak uniwersalna, robią, taki renifer w sumie by był uniwersalny, tak. Albo śnieżynka, żeby została no, na styczeń, luty. No. Ja tamten jaki kryształowy bałwan. Kurczę, wszystkie są na kable. Albo na jakiś akumulator jakby no, były. Jak nie tu, to może kupić się w innym sklepie. Może tak, w Tesco, tak, może trzeba sprawdzić. To są lampeczki różne, albo lampki, o, projektory też są, inne też, tam są śnieżynki, tam, ale nie, raczej jakaś dekoracja. Ale nie rozumiem, na jaki on jest solarny? Widziałam solarny w necie, ale nie wiem, pilot w zestawie, efekty świetne, zielone, czerwone światło. Widziałam taki wbijany, nie, te nie mają tego, musi mieć taki panel chyba, nie? No panel musi mieć. Wymieniliśmy na lampki na stówki, bo chyba nam wystarczą spokojnie tak. Na choinkę. Mamy zimne ognie, a teraz wygaśne. Poszukujemy jeszcze jakiejś ładnej osłonki na naszą choinkę. Kurczę, tylko takie to chyba za wąskie by były. Coś takiego chyba potrzebujemy. A to samą osłonkę, chyba nie doniczkę. Tak myślę. Tu takie wiaderka są drożej niż choinka. No ale to wiesz, musi być jakaś podstawka chociaż. Ty, to tak, a takie wiadro białe, fajne? A może w ogóle jakieś wiaderko takie kupimy, które na to byśmy wiadro, wykorzystali takie później, takie dekoracyjne? Powinno wystarczyć, nie? Home sweet home. Właśnie, myślę, że za wąskie to nie. Chyba, że zobaczymy już w Ozorkowie gdzieś w Juce czy w no, Centrobudzie. Dobra, chodź. Też taka jest fajna, ale mogłaby być za mała. Dobra, chodźmy. Okej. Okay.
przerwa w zakupach, przyszliśmy do samochodu się najeść, mamy Uszeń. Zapasy takich parówek w cieście francuskim, takich niby hot dogów. Musimy się posilić i wracamy do galerii. Was też dziewczyny sędzi broda po maseczce. Powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Pokaż. Bo tu kleju jest najmniej. Piękne. Chciałabym też jakąś ładną puszkę na kawę. Ona jest z kawą w środku? W sumie jest z kawą. Dobra, to może zobaczę w kawach, bo tu i tak nie ma ceny. To jest za 1000. Ale świetny. Wow. Piękne. Fajnie. Ile teraz? Jeszcze jakby to paliło, zapalało. Pewnie się zapala jakoś. Trzeba by do środka, może jakieś ledy włożyć. Ale co? Fajne, nie? Ładne. Fajnie w ogóle, żeby na prezent zapakować, na to wygląda. Dzisiaj 13. Ty, bo to są nie podłączone wszystkie? Tak, patrzyłem. Ledy. A i taki reniferek by był super. Ogrodowy. Taki, nie? Duży. No. Mi się kolor ten bardzo podoba. No. Chociaż ta wigilijna bardziej chyba. Tak, mniej przeszkadzająca. A zmieści się na pewno choinka. Zobacz, czy nie ma dziurek od spodu. No. Ale da się obrócić tak, żeby nie miała. Zbiera się w spodku, jak coś. Okej. No, to bierzemy. Jedną galerię już nam zamykają, bo jest 20. Ta godzina jest jeszcze przed zmianą czasu. 21. No, w swoim tempie wszystko zrobimy. 21. Nie, dwie godziny się zmienia czas. Coś tu było nie tak. I jedziemy do Tesco Extra na Pojezierskiej, bo ono jest do 23 i tam jest dużo fajnych rzeczy. A świąteczne zakupy całkiem konkretne. Nie dość, że mamy choinkę, to mamy dwie nowe ozdoby, takie co nam się marzyły. I one takie są symboliczne. Rafałowi najbardziej. Twoje vlogi. To najbardziej się Rafałowi tak bardzo marzyły. Prawda. No weź. No dobra, no jakbyś na nartach w tym roku, to szukałam jakiś nart, szukaliśmy po straganach. Razem takie narty. To jest moje marzenie, na urodziny chciałem takie narty. Tak, bo ja cię w ogóle wytnę z tego vloga i w ogóle wszystko mi tu się mieszasz. Mieszasz, Rafał. Mieszasz, tak kiedyś powiedziałeś do mnie z Zusi. Tegoroczne. To są zbierane przez cały rok z różnych wyjazdów dzwoneczki, różne dekoracje, które się nadają do zawieszenia i kojarzą nam się z różnymi wyjazdami. I właśnie te narty miały nam nawiązywać do jazdy na nartach, jak sądzicie, w tym roku w górach. I jeszcze wynaleźliśmy taką ozdobę, która nawiązuje do zakupu samochodu. Jeszcze jakiś motocykl trzeba Rafał znaleźć. Tesco na Pojezierskiej, motocykl na choineczkę, taki wiszący. Trzeba, marzę o tym. Można udać za zaliczone i udane, bo już mamy zjazd energetyczny, także wracamy na chatę. Pokażę wam tylko część zakupów, bo sporo z nich to prezenty. Proszę państwa, taki uroczy worek. Już niektóre rzeczy zapewne widzieliście w sklepie. Z reniferkiem. Tutaj mamy piernikową chatkę. Może w końcu w tym roku ją zrobimy. Kupiłam też lukier, który chyba już został w kuchni. Tutaj jest ta pachnąca kartka. Baterie. Baterie są między innymi do lampeczek. Tutaj takie lampeczki delikatne, najprostsze wyhaczyliśmy na baterie. I takie do kontaktu na choinkę. Kolorowe światełka. Bardzo, bardzo
bardzo spoko wyglądają, takie mają intensywne kolory. I stwierdziliśmy, że jak zwykle mieliśmy takie złote, to teraz idziemy w kolor. Tutaj właśnie jedna z ozdób, o której mówiłam, ta dotycząca naszego samochodu, a tutaj, uwaga, prześliczne, przeurocze nartki. Cudowne są. Do samochodu również będzie dekoracja, jest choinka, no i mamy jeszcze rogi renifera do założenia. Tutaj Twix, jeszcze z drogi i czekoladowy Mikołaj, bo te pomarańczowe nie wszędzie są dostępne, sterawity, a są bardzo smaczne, więc musiałam mieć w zapasie jednego. Papiery do pakowania prezentów też się ładne trafiły. Takie oto skarpeto kapcie przeurocze, przecudowne. Z antypoślizgiem, uwaga, uwaga, takim pięknym. I tu jeszcze taka kolorowanka jest cudna, że po prostu się zakochałam. No niekoniecznie dla mnie, ale no, chętnie potowarzyszę. Reniferek, proszę Państwa, te oczka tu zostają. Jest Mikołaj, jest pingwinek w czapce. No fajny pomysł i naklejki na końcu, takie cudo. Są też czerwone rajstopy, powiedziałabym nawet, że bardzo czerwone jeszcze. Do końca nie wiem, jaką stylizację świąteczną w nich dobiorę, ale myślę, że taki kolor może się przydać na vlogmasy. Ach, no jeszcze jest nasza osłonka piękna ze spodkiem. Do choinki jeszcze nie przymierzaliśmy, czy pasuje. Choinka już jest w przedpokoju, a tutaj nasze herbatki wieczorne. Czy to będzie szczęśliwa trzynastka? Domek, proszę Państwa, tutaj. Co można wygrać? 1000 złotiszy, no przydałoby się akurat, tak, by nam się przydało, 1000 złotych, no bajka. I uwaga, reniferek, dzień dobry. Dzień dobry, no dzień dobry. No dzień dobry. No i tak, fajo, skorze reniferek. Herbatka na dziś, jakaś czarna, co to będzie, mamy dzisiaj indyjską herbatę na wieczór. Szukamy trzynastki, jest przy choince, idealnie. Nie no, dzisiaj choinka przyjechała z nami do domku i jest choinka! A z pierniczkowym kalendarzem poradziliśmy sobie tak, że wyjęliśmy wszystko, bo nam wypadało niestety, więc tutaj jest w tle dekoracja, a pierniczki losujemy z tej torebeczki. Proszę Państwa, dzisiaj mamy... O Jezu, jaki fajny ciastek! Dziś na Instagramie zwiedzamy całą Polskę, bo przysyłacie nam zdjęcia i filmiki z Waszych okolic. W różnych miastach pojawiły się świąteczne iluminacje. U Patrycji Wołoszyn w Katowicach przepiękna, ogromna choinka. U Kamili spacer po Łodzi. My dzisiaj widzieliśmy jedynie manufakturę od środka. No i kawałek Tesco, ale właśnie musimy się wybrać na Piotrkowską, bo w Łodzi jest jarmark i są przepiękne łódzkie dekoracje, które już u Kamili możemy sobie obejrzeć. Tutaj również nasze rejony. No, nie dodałeś się? O nie, to już wiem, co zrobiłam. Tutaj jest najnowsza relacja, bo to zapisane relacje już skoczyło. Czyli wracamy, jedziemy do Łodzi, Łódź. Choineczka również w Łodzi, to jest chyba przy Stajni Jednorożców. Musimy tam też zajechać. Piękne wiewiórki, to jest przy Piotrkowskiej. Wiewiórki, to nie jest wiewiórka, to jest jakiś bardziej wilk. Kocham Łódź, hashtag taki się pojawia co roku na Piotrkowskiej. Mama Smurfa i Smurfetki, przepiękny fotel. W tamtym roku byliśmy nad morzem, w Kołobrzegu taki był. Ciekawe, czy to są morze? Może te okolice, te rejony? Taki piękny i konkretny ten fotel. W ogóle nie. Sylwia nam podsyła. Nie wiemy z jakiego miasta, ale taki oto... Ej, myślałam, że to jest świeca, ale teraz widzę tutaj jakąś twarz. Czy to jest jakieś zwierzątko? Ja nie wiem. Muszę przeczyścić ekran chyba. O nie, gdzie ja jestem? Tu jestem. Tutaj, to mi nie wygląda na nasze rejony. Po autobusie obstawiam, że jest to Londyn, taki piękny. Naprawdę, taki widoczek, super dostaliśmy. Profil Kasi, Magdeburg, przepiękny również spacer i bombki, i tunele, i pełno światełków. Taki fajny spacerek. A tu nasza relacja, po drodze z Łodzi jechaliśmy przez Zgierz. I tutaj choineczkę widać i kawałek rozświetlonego rynku i plac w Ozorkowie. Akurat się wyłączyła połowa choinki, ale jest świąteczny akcent. Na biurku pojawiła się wieczorna herbatka od Rafcia, co oznacza, że zabieram się za montaż. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie kolejnego vlogmasa. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro!